proszę bardzo, pan Zdzisław Kuper ma głos. Tutaj jest wstęp do zniesieniu, pokazujemy tutaj jak gdyby stacjonarny widok dworca, co mieliście Państwo okazję obejrzeć w naturze z poziomu jak gdyby wzroku człowieka. I po prostu co jest charakterystyczne dla tej całej sytuacji, to mamy jak gdyby dworzec usytuowany i otoczony z dwóch stron torowiskami. I to działa na ten sposób, że te budyneczki, które są w środku, one jak gdyby mają jedyny dostęp dojazdowy od strony tego podjazdu spod tych dwóch mostów, jak tutaj Państwo jeszcze przejeżdżali, pewnie byliście tutaj w dworca głównego. I całe jak gdyby te koncepcje tworzyliśmy w różnym charakterze. Jedne one jak gdyby były takie zachowawcze, w sensie tym, że działamy w ramach terenu, który jak gdyby tu została wyznaczona ta czerwona działka, to jest działka, która jak gdyby jest wydzielona z tego całego układu kolejowego i pozostałe koncepcje idą w kierunku jak gdyby wchodzenia w torowisko. I teraz byśmy zaczęli od koncepcji numer 1. Może ten rys historyczny, to już Państwo widzicie, fajny jest to obiekt, który jednak uległ jakiejś degradacji czasowej. I teraz tak, koncepcja numer 1, to mamy taką sytuację, że ona zakłada nam jakby dwupoziomowe przedpole dworca. I to polega na tym, że może przejść dalej. Może następny. Właśnie. I teraz widzimy. Jest jakby dwupoziomy, jeden taras taki górny i taras dolny. I na tym tarasie górnym wjeżdżają tylko samochody lekkie, które tam mają dostęp do tej tylnej części dworca. I perony, oto jak widzimy z dołu, tu możemy wjeżdżać i zjeżdżać z góry, a główny ruch ten ciężki, czyli autobusowy i komunikacji pozostałej, odbywałby się w tej części podziemnej. I wróćmy teraz. I teraz tak. Polegało to też również na tym, że te perony, peron drugi, który jest peronem, peron może sobie, tak? Do mapy. Peron drugi, który jest po tej stronie dworca, on by został skrócony i dzięki temu jak gdybyśmy zbliżyli tych ludzi, którzy tutaj będą przyjeżdżać na ten teren drugi, do tego tarasu górnego, żeby oni mogli skorzystać z tej komunikacji, to jakby takie jądro tego dworca by się mieściło w tej części. Jest to tak może nie do końca satysfakcjonujące, ponieważ tu jeszcze też się pojawia ruch kołowy i żeśmy stworzyli, dlatego stworzyliśmy koncepcję numer 2. I ta koncepcja numer 2 dokonuje całkowitej segregacji ruchu pieszego i kołowego, czyli na ten taras górny tylko i wyłącznie dostają się piesi, rowery i powiedzmy ten ruch lekki, a taras dolny obejmuje komunikację autobusową, samochodową, no i też pewnie i rowerową, ale gro chodziłoby, żeby ta segregacja, ona zapewnia bezpieczeństwo większe i dzięki temu mogliśmy stworzyć taką jakby strukturę bardziej nowoczesną. Jak widzimy tutaj, ona by ingerowała w ten cały teren, który jest jakby objęty tą działką i częściowo przy torowiska, bo byśmy musieli jakieś mury oporowe tu tworzyć przy tym torowisku. I tu jest jak gdyby ta część podziemna, w której się mieszczą autobusy. Wyjeżdżamy w ulicę Warszawską, tu w tą stronę, a tu byśmy przejeżdżali jak gdyby też z tego podziemia do tej części odleglejszej tego dworca, do tych budyneczków starszych, bo tu jak gdyby wyjeżdżamy tu w tym miejscu, jak widzimy za dworcem, do tej części tam dalszej. Perony chcieliśmy zrobić takie bardziej nowoczesne, czyli można by było tu się pokusić o przykrycia fotowoltaiczne, żeby po prostu dać trochę nowoczesności w tej strukturze tutaj starszego dworca, ale
i tu by zagrał nam taki plac po prostu. Tu podchodzimy do góry, na dole wjeżdżamy i tu idą piesi. Jeszcze też należałoby wspomnieć, że mamy rondo, które jak gdyby tam by miało rozstrzygnąć ten ruch tutaj, bo jak na dzień dzisiejszy bardzo dużo trudności jest, by się włączyć w ten ruch w tej chwili. Ale i też wyjazd w ulicę Warszawską by mógł tutaj bardzo, bardzo korzystnie wpłynąć na komunikację. I to jest to wyjazd w ulicę Warszawską, ten slajd, który tutaj był przedstawiony tak krótko. Przejdźmy teraz, co byśmy zrobili dalej. Jeśli chodzi o to, tu widzimy, że tu są te stare budynki, tam jest budynek, to był biurowiec, są teraz takie ubikacje. Tu byśmy dokonali pewnej sanacji tej zabudowy, żeby stworzyć wolną przestrzeń na komunikację taką samochodową, by tutaj po prostu dzięki temu zyskać trochę wolnej przestrzeni, a patrząc na to, ta zabudowa też ona, bo patrzymy teraz jakby na dworzec, ale tam z tyłu tych budyneczków. Dzięki temu byśmy zyskali tu wolną przestrzeń i usunęli taką zabudowę, która no charakterystyki takie architektoniczne jakieś specjalne nie posiada, to jest wolna taka skrótność, według potrzeb budowa była stworzona. Przejdźmy do koncepcji teraz tak. I tu jest jakby w tym podliczeniu widzimy dokładnie, że tutaj są te wszystkie funkcje komunikacyjne, wyjeżdżamy na ten taras górny i co jeszcze byłoby istotne w tej koncepcji, byśmy budowali dodatkowy tunel, który by łączył tą część komunikacyjną autobusową z tym tunelem istniejącym, który jest w tej chwili na terenie dworca. I połączylibyśmy to również z budynkiem do podpiwniczenia, gdzie byśmy usytuowali windę komunikacyjną i schody, które by pozwalały nam na korzystanie z wyższych poziomów dworca. Jeśli chodzi o parter, to na parterze zaplanowaliśmy w tej koncepcji restaurację, pomieszczenia takie typu na wynajm, typu na przykład firmy komunikacyjne, różnego rodzaju turystyczne informacje i powiedzmy, no gamę można by tu szerzyć takich funkcji, które byłyby potrzebne w takim węźle, bo to my tu chcemy stworzyć taki węzeł, który by łączył wszystkie rodzaje komunikacji, czyli komunikację autobusową, samochodową, rowerową, pieszą i jeszcze pewnie jakieś inne, które może powstaną w przyszłości możliwości komunikacyjne. To jest ta kondygnacja górna, budynek sam posiada tak powiem, nie całą tu jakby tą piętro jest takie częściowe, ponieważ jeśli chodzi o restaurację i ten fragment, który tam kiedyś był poczekalnią, to jest jakby obiekt jednokondygnacyjny. I teraz tak, no, żeby czasu nie zabierać, ponieważ może to nie jest takim powiedzmy, ta koncepcja, jak pan burmistrz powiedział, jest najbardziej taka wypasiona, ona by może byłaby trudna do realizacji pod względem finansowym, ale jej jakoś taką zasadniczą zaletą było to, że nie było ingerencji w torowiska. Nie? Czyli praktycznie szło się tutaj w tym wypadku, w tej koncepcji tamtej wcześniejszej, że torowiska były jak gdyby pozostawione, jedyne co było wykonywane, to był wykonywany ten przejazd w kierunku ulicy Warszawskiej i umocnienia tej skarpy od strony tego ronda. Teraz przejdźmy do koncepcji numer 3. Koncepcji numer 3 to jest tak najbardziej, jakbym powiedział, ubogi charakter, bo też zakładałem taką możliwość, że nic się nie uda specjalnie, ale coś będziemy musieli zrobić. I ta koncepcja mówi nam, w ramach tej działki, którą mamy, tam jak wcześniej widzieliśmy na tej wizualizacji satelity, gospodarzyliśmy w ramach tej działki. I ona, może przejdźmy do dalszych obrazów, jak gdyby dworzec autobusowy zostaje w tym samym miejscu, tylko trochę w innej konfiguracji, bo też budujemy tu w tej części, może przejść dalej, jeszcze dalej. Jeszcze? O! Byśmy budowali tutaj takie mury oporowe, które by umocniły nam skarpę kolejową, ale jednocześnie by dały nam przestrzeń komunikacyjną, której tam w tej chwili brakuje. Bo mamy taką przestrzeń zawężoną przez te skarpy i chcielibyśmy tutaj w tej koncepcji, to by co było tutaj taką inżynieryjną budowlą, to by były właśnie umocnienia tej skarpy, co by nam poszerzyło znacznie tutaj możliwości
tworzenia jakiejś przestrzeni. I prosta, dalsza część jest taka, idźmy dalej, cofnijmy się, tak, cofnijmy się jeszcze raz, jeszcze, o, mogę to zrobić. I też zostawiamy te perony, tak jak tam w tamtych pozostałych koncepcjach, jakbyśmy rozmawiali, że ten peron drugi byłby jak gdyby skrócony, przesunięty w stronę tej części tu, jak gdyby takiego centrum dworcowego i peron trzeci też byłby zadaszony i ustawiony tu przy tej, przed budynkiem właśnie głównego dworca, jak widzimy. Dodatkowo też dorzuty, jakby można było przejść. O, okay. To mamy taką sytuację, że o tu są, widzicie, te wiaty są przystankowe, które w tej chwili jak gdyby peron drugi i peron trzeci nie posiadają takowych, nie? I tu byśmy jeszcze je dodatkowo zaprojektowali. Przewidzieliśmy też również sanację tej zabudowy. Ta zabudowa tam po prostu ona jest w tej chwili opuszczona. Do trafostacji, to jest trafostacja, to do trafostacji byśmy to w tej koncepcji przewidywali do likwidacji zabudowy. I do zabudowy żeśmy tutaj też do likwidacji przewidzieli ten budynek, który to jest blisko przy torowisku tu na samym dole. Chcieliśmy zostawić tą wieżę ciśnień tu, noclegownię do przebudowy, bo tu możemy pewnego rodzaju, w tych budynkach możemy pewnego rodzaju tworzyć różną konfigurację zostawiania budynków. To nie jest jakby do końca zdecydowane, co by było tu najlepsze, bo decydować może o tym też, jakie funkcje by się tam mogły zmieścić w tych obiektach i powiem szczerze, to na pewno trochę tej przypadkowej zabudowy trzeba by było usunąć, a pozostało można by zostawić. I to przejdźmy do koncepcji numer 4. I tu mamy koncepcję numer 4. Koncepcja numer 4 to jest taka, która właściwie ona tutaj najbardziej nas tutaj wszystkich zainteresowała z tych koncepcji, które były wcześniej przedstawione. Z tego powodu, że odkrywa nam całe to, jak gdyby włącza tą całą zabudowę do miasta, a torowiska zostają po tej stronie, po określonej modernizacji, przebudowie i też tą wyładownię, która dalej jest w kierunku ulicy Tucholskiej, zaplanowaliśmy, żeby można było ją umieścić tu na końcu, gdzie jest szereg torowisk, które praktycznie są do rozbiórki, bo one są po górce rozrządowej, są dawno nieużywane. W tej koncepcji też żeśmy jak gdyby połączyli te zasadnicze części koncepcji trzeciej, że dworzec jak gdyby znajdował się tu w przedpolu, ale już jak gdyby wchodzimy z nią na to torowisko, które tu po tej stronie ten układ torowisk się znajduje, łącznie z likwidacją tego pierwszego mostu. Cała ta koncepcja polegałaby też na tym, że patrząc dalej, to może tutaj na tym obrazku nie przedstawiamy, to jest też miejsce, gdzie chcielibyśmy jak gdyby zbudować w przyszłości jakąś kładkę pieszo-rowerową, która by łączyła dzielnicę przemysłową z miastem. To ona wyszła tam w tej części ulicy Zakładowy, nie? Bo tutaj może akurat goście tego nie znają, tej części, ale to jakbyśmy patrzyli na tą mapę tu szczegółowo, to jest gdzieś w tym rejonie. O. Potem po opracowaniu tych czterech koncepcji przedstawiłem te koncepcje tutaj władzom miasta i społeczeństwu, gdzie się pojawiły różnego rodzaju wnioski, na podstawie których opracowaliśmy taką jakby jakby to jest koncepcja docelowa, koncepcja piąta, która jak gdyby mówi nam, uwzględniając te wnioski, które spłynęły do nas w tych całych dyskusjach. O, właśnie. I teraz cośmy zrobili w tej koncepcji? W tej koncepcji zrobiliśmy to tyle, że przenieśliśmy ten dworzec, który tutaj się mieści, jak gdyby skupialiśmy swoje działania, jak gdyby centrum dworca nam się tworzył przed budynkiem, przed głównym wejściem. Przesunęliśmy tą całą część z boku budynku. Z boku budynku, by skrócić po prostu drogę pieszego, który gdzieś tam przyjedzie. Jeśli przyjedzie tu nam
jakiś pociąg czy autobus, ta relacja jest najbliższa, żeby po prostu skrócić to do 5 minut trasę komunikacji tej przesiadkowej. I jakbyśmy patrzeli, tutaj mamy w tej części mamy właśnie przygotowany dworzec autobusowy, ale i też jedno stanowisko jest na autobus miejski, tak by móc po prostu tę komunikację maksymalnie skupić w jednym miejscu. W tej części, co widzimy, tu myszka pokazuje, na to był postój taksówek przed budynkiem, a to są parkingi, patrząc od samego tutaj tego ronda, to są parkingi dla samochodów osobowych i ewentualnie gości, czy kto by tutaj chciał skorzystać z tego całego węzła. W tej części znajdują się tak, taksóweczki, znajdują się autobus miejski, znajdują się autobusy powiedzmy PKS-owskie, czy jakiejś innej linii, te, które będą chciały z tego korzystać, jak i również rower miejski. Może przejdźmy do dalszych. No to będzie tutaj jeszcze dalej. Osobę, o, widzimy. To jest to miejsce, gdzie pokazuje rower miejski, autobus PKS-owski, a tu mamy całą komunikację tą samochodową dla osób powiedzmy poruszających się samochodami osobowymi i ciągi piesze i rowerowe. I dalej. O. Tu pokazujemy tak bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o dworzec, jeśli chodzi nam o autobusy. Tu mamy, mamy tutaj rower miejski, a tu żeśmy zaproponowali tak zwane garaże rowerowe. Coś może nowszego, co po prostu, jeśli mam jakiś lepszy pojazd rowerowy i boję się go zostawić gdzieś tam powiedzmy na stojaku, to mogę skorzystać z takiego garażu i zostawiam rower i jadę gdzieś powiedzmy do Gdańska, wracam rowerem, później mogę wrócić do siebie do domu. I co się dzieje dalej? Mamy tutaj, jak w tej części znajduje się istniejący tunel, który byśmy chcielibyśmy przedłużyć o jeszcze jeden peron, bo jeden peron byśmy zlikwidowali i byśmy musieli stworzyć trzeci peron. Kosztem dwóch torowisk, które tam idą, bo tych torowisk jest i tak tutaj sporo, czyli byśmy proponowali przedłużenie tego tunelu dalej. Następnie wybudowanie zadaszonej jakby takiej wiaty, która by pozwalała na skomunikowanie z tego tunelu do budynku dworca, do wszystkich stanowisk postojowych, autobusowych. I też w konsekwencji może do taksówki, może nie zupełnie jest zadaszone, ale można by tu ten kawałeczek już sobie swobodnie przejść. Czy skorzystać z roweru miejskiego? Nie? Taki też pomysł tutaj się stworzy. Teraz, co jest tutaj w tym projekcie ważne? Ważne jest to, że my możemy zostawić te wszystkie budynki. Ja ich tutaj koncepcyjnie nie zmieniłem ich charakteru, bo nie bardzo wiemy, jakie funkcje by tam miały się w nich znaleźć. Ale one by, auto tutaj jakby, jak twierdzę, by można było im nadać charakter architektury, albo nowoczesny, albo charakter architektury spójnej z budynkiem dworca głównego i nadać im funkcje, czy miejskie, czy takie ponadregionalne, czy powiedzmy komercyjne. No, tutaj jest sprawa bardzo otwarta. Jeśli chodzi o komunikację, co widzimy, ta komunikacja jakby kolejowa, która stwarza i zagrożenie dla człowieka, który by się tu znalazł, powiedzmy gdzieś w niepowołany sposób na torowiskach, jest oddzielona wyraźnie od pozostałej części. I to tutaj, nawet tu byśmy doprowadzili do wygrodzenia jakiegoś tutaj tej części, tak jak kiedyś tam ten dworzec był wygrodzony. I wróćmy do tych dużych obrazków. O, tak, to się pokazuje. To i też byśmy widzieli nawet, że mogłaby zostać ten pawilon, mógłby zostać, który w zasadzie ma bardzo taki, powiedział, historyczny wydźwięk, ponieważ on był jeden z pierwszych obiektów, jak widać było z tych zdjęć wcześniej, które myśmy pokazywali na samym wstępie. On został jak gdyby zdjęta górna część tego obiektu, prawdopodobnie z uwagi na widoczność, tu powiedzmy z tej górki rozrządowej,
Ale on by nam pięknie zamykał ten dworzec, jak gdyby ten budynek by nam zamykał ten dworzec od strony tej części tu komunikacyjnej. Teraz też idźmy w kierunku tutaj całego tego końca tej zabudowy. Ta zabudowa w tej części, ona w tej chwili jest wykorzystywana jako zakład naprawczy taboru tu, w tej części. I też mógłby być tak wykorzystywany, ale gdyby ta funkcja też byłaby tu zbędna, to w ten czas by można było pokusić się tu na jakieś takie funkcje kulturalne, które można by było ewentualnie spróbować taką metodą adaptacji obiektów poprzemysłowych. Nie? Czyli tutaj tworzymy jak gdyby dodatkową, byśmy stworzyli dodatkową wartość, żeby ta wieża zatrzymywała nas na samym początku, byśmy podzieli układ jakichś obiektów z dziedzińcem i mogli tutaj takie funkcje lokować. To jakby taka zachęta byłaby do tego, żeby coś takiego tu robić. Efekt cały tego założenia byłby taki, że mielibyśmy wyraźnie rozdzieloną komunikację kolejową od komunikacji pozostałej, pieszej, jak i mamy nowy rozdział, jak gdyby ulicy. Ulice się pojawiają odrębnie, pojawiają się przejście piesze, które jest już istniejące i tylko do małej rozbudowy. Zyskujemy w ten sposób taki czysty układ funkcjonalny, powiem szczerze, oczekiwany właściwie w strukturach miejskich, by nie było kolizji między układem pieszym, rowerowym, kołowym i tak dalej. Też byśmy zrobili tu w ten sposób, że tu byśmy się połączyli tą drogą z ulicą Towarową, czyli praktycznie moglibyśmy tu stworzyć alternatywę komunikacyjną, ponieważ miasto jak na dzień dzisiejszy, jeśli byśmy patrzyli tu dalej wyżej, mamy ulicę Brzozową, tam jest takie trudne miejsce komunikacyjne i nierozbudowywalne, bo zabudową w koło otoczone. Byłaby możliwość przy tych rozbiórkach torowych też wybudowania dodatkowej drogi do ulicy Angowickiej. I teraz może takie iść dalej po tych, bo tu w zasadzie można powiedzieć rzuty. To jest jak gdyby to podpiewniczenie. Ono jest też takie jakby częściowe, bo ten budynek nie powstał za jednym razem. On był rozbudowywany. I to świadczy o tym, że to była pierwsza część tego budynku i ona jest podpiewniczona. Są takie katakumby. Nie polecam tam wchodzić, bo stan techniczny jest tragiczny, ale też mają pewnego rodzaju walory użytkowe, to znaczy się w tym sensie, że można by gromadzić tam różnego rodzaju funkcje magazynowe, można by gromadzić funkcje socjalne, funkcje na przykład toalet, które są związane z utrzymaniem dworca. I funkcje techniczne typu kotłownie czy powiedzmy wentylatornie itp. Lecimy do następnego rzutu. I to jest rzut parteru. Rzut parteru się różni od tego, który był wcześniej przedstawiany w tej po prostu przez to, że tworzymy tu, gdzie tam ten czerwony punkt wchodzi, tworzymy dojście do autobusu, to musimy stworzyć w tej części hol taki komunikacyjny, który jak gdyby wymagałby pewnych wyburzeń, przebudów w środku obiektu, to byśmy dzięki temu uzyskali taką jak gdyby możliwość wyjścia, tak jakbyśmy się wrócili tam do tego obrazka. I tu mamy to wejście, pokazuję to wejście, to jest to wejście, które tam Państwo widzieli na tym rzucie. I tak samo te pomieszczenia, tu żeśmy tak jak gdyby, bo też i kwestia bezpieczeństwa całego tego założenia i chcieliśmy tu usytuować jakoś miejsce Straży Miejskiej, która by ewentualnie mogła wypełnić lukę tam powiedzmy tą w tej chwili, że nie ma tego bezpieczeństwa zapewnionego na tym dworcu, to oni by tu mogli takie stanowisko posiadać. To jest to miejsce. I teraz cofnij się jeszcze, tak? I te pomieszczenia, które się mieszczą tu przy wyjściu i wejściu do, to jest to główne wejście, to by były pomieszczenia, które by służyły kasom,
służyły by firmom, które chciałyby takie komunikacyjne, jak mówiłem wcześniej, czy turystyczne, czy jeszcze jakieś inne, by chciały tam swoje stanowiska poumieszczać. I cały ten hol byłby wyposażony w klatkę schodową i windę, która by łączyła nam wszystkie kondygnacje, piwnice, parter i piętro. To restauracja, to jest jakaś restauracja, czy powiedzmy forma jakiejś jadłodalni, czy to, no różne pomysły tutaj się mogą stworzyć i to jest, idźmy dalej, teraz do tego rzutu, o. I całe piętro, są to pomieszczenia na biura, no nie mamy takich tutaj w tej chwili sprecyzowanych, konkretnych przeznaczeń, ale by to się nadawało na biura, połączenie klatka schodowa plus winda. I te animacje popatrzę raz jeszcze, może tak dla ciekawości. Wreszcie taki krótki filmik, może stworzyli dość mozolnie, to komputer opracowywał, ale można sobie zobaczyć całość, tak jakby z lotu, całą tą koncepcję. Z lotu ptaka, gdzie tu idziemy, właśnie mamy dworzec autobusowy, to są te przejścia podziemne i te budyneczki do końca, które tu są. I tu też wprowadziliśmy taką jakby plombę, która by stworzyła możliwość takiego obiektu rozwojowego.